Paulina, porozmawiajmy, powiem tak wprost, no, o twoim życiu prywatnym i zawodowym. Zawodowe wszyscy widzą, a prywatne nie do końca wszyscy widzą, chociaż trochę już widzą, bo już trochę tajemnicy, rąbka tajemnicy uchyliliście. No i właśnie tak jak powiedziałeś, że życie zawodowe wszyscy widzą, życia prywatnego nie widzą tak w 100%. No i niech tak może zostanie. To, co chcemy, to pokazujemy. To, o czym chcemy, to mówimy. A wiesz, no to jest tak, że chcemy wiele takich rzeczy zachować dla siebie. Tak, ale w pewnym momencie ja widziałem taki przełom w waszej relacji, to znaczy takie jakby taką zgodę na wejście jednak troszeczkę mediów w wasze życie, bo ty udzielałaś już wywiadów na ten temat. Puszczacie, pokazujecie zdjęcia, prawda, razem. Nie ukrywacie się. No ale dlaczego mamy się ukrywać? No, jesteśmy razem, jesteśmy parą, no to dlaczego mamy się ukrywać? No, pokazujemy zdjęcia tak jak wszyscy ludzie. Jak jesteśmy gdzieś w jakichś fajnych okolicznościach, to pokazujemy zdjęcia. Więc dlaczego mamy ukrywać? Ale to rozumiem, że wy często jeździcie razem po Polsce, nie tylko w Polsce, bo ty jesteś taka podróżniczka troszeczkę, prawda? Tak, ja uwielbiam podróże, to znasz mnie dobrze, ja kocham podróże, tak naprawdę uważam, że podróże nas rozwijają i gdyby nie podróże, to bylibyśmy ubożsi, a cieszę się, że pandemia się skończyła, że możemy znowu zacząć podróżować, także jakieś tam na pewno plany wakacyjne się zrodzą. Jeszcze się nie zrodziły, bo już twoje kolejne pytanie, wiem jakie będzie, nie, jeszcze się nie zrodziły. A jeżeli się zrodzą, to raczej Polska czy zagranica? Wiesz co, no ja lubię zagranicę, ale Polskę też pokochałam. Maciek nauczył mnie kochać Polskę. Nauczył mnie podróżować po Polsce, pokazał, że Polska jest piękna i naprawdę zaczęłam to doceniać, bo wcześniej rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bardziej gdzieś tam podróżowałam poza granicę naszego kraju, a tutaj zauważam to piękno naszej Polski. No, zaczynam to doceniać. A co wam się ostatnio najbardziej podobało z tych podróży? Praga na przykład? Ojejku, my się sobie najbardziej podobamy. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Jak to się mówi, nieważne gdzie, ważne z kim. Słuchaj, teraz wiesz, przyszło mi do głowy, że oboje jesteście postaciami medialnymi, oboje prowadzicie też swoje programy, prawda? Maciek Orłoś chyba teraz na YouTubie bardziej, prawda? Nie w telewizji. Ale może przyjdzie też kolejna wspólny projekt medialny. To wszystko się jakoś tam okaże. No super, że tak myślisz. Tak, to co powiedziałeś, że Maciek działa na YouTubie i jestem bardzo z niego dumna, bo tak prężnie działa, że to jest w ogóle niesamowite, że tak szybko przeskoczył z telewizji na YouTube. Wielu dziennikarzy nie umie tego zrobić, bo inaczej musimy się zachować przed kamerą, a inaczej jak jesteśmy w czterech ścianach i mamy tylko tą kamerkę iPhone'ową przed sobą, a on to zrobił naprawdę genialnie. No tam 200 tysięcy już subskrybentów w telegraficznym skrócie program ma. Każdy odcinek ogląda po 100 tysięcy osób. Mało tego, słuchaj, to jest w ogóle fajne, bo młodzi ludzie, tacy bardzo młodzi ludzie, czyli tam 18-17-latkowie mówią do Maćka, że kojarzy pana z YouTube'a, że pan świetny kanał na YouTubie robi, panie Maćku. I to jest w ogóle wow, genialne, prawda? Że wiesz, tam 15-17-latkowie nie kojarzą go z Teleekspresu, no bo jak Maciej odszedł z Teleekspresu, to załóżmy ten 15-latek miał wtedy 10 lat, no to nie oglądał jeszcze telewizji, a teraz kojarzy go z internetu. Czyli po prostu zdobywa nową publiczność. A ty, czy ty byś wystąpiła razem z nim w programie takim właśnie YouTube'owym? No ale wiesz co, to musiałby być jakiś konkretny projekt. No dlaczego miałabym nie wystąpić? No. Więc może, wiesz, pojawi się jakiś pomysł i zobaczymy was razem. Nie tylko prywatnie, ale również zawodowo. No to zobaczymy. Dobrze. Czyli rozumiem, że miłość kwitnie i wszystko idzie w dobrą stronę. Kwitnie, a teraz muszę pędzić do pracy, bo muszę jeszcze znaleźć Marysię Dębską, która była nominowana do Orłów.